Cześć, nazywam się Piotr Polak. Witam Was ze studia Dobre 12 w Białymstoku, gdzie wspólnie z firmą Audiotech sprawdzimy zestaw pojemnościowych mikrofonów do perkusji Sontronics Drum Pack. Jak sprawdzą się w studyjnych warunkach w porównaniu z najbardziej znanymi mikrofonami świata? Zobaczcie sami. Często nas pytacie, jak w prosty sposób nagrać bębny, żeby brzmiały bardziej pro. Czego użyć, jakich technik stosować? W związku z tym pokażemy Wam jeden dzień pracy studia, skupiając się właśnie na nagraniu perkusji, korzystając z różnych konfiguracji, różnych mikrofonów. Do nagrania perkusji nie będziemy używać topowych mikrofonów studyjnych, bo chcemy przede wszystkim pokazać, jak każdy z Was może wykorzystać tańsze, bardziej dostępne rozwiązania. A skoro jesteśmy przy mikrofonach do perkusji, mamy przygotowane dwa sety. Pierwszy z nich to Sontronics Drum Pack, czyli zestaw aktywnych mikrofonów, w skład którego wchodzą DM1B do stopy, DM1S do werbla, trzy mikrofony DM1T do tomów oraz STC1, zestaw stereofoniczny na overheadach. Drugi zestaw to riderowy, estradowy zestaw składający się z mikrofonów Shure Beta 52A na stopie, SM57 na werblu, Sennheiser E604 na tomach oraz Shure SM81 na overheadach. Okej, werbel. Tom. Floor. Okej, daj cały zestaw. Przy nagrywaniu perkusji bardzo ważne są dalekie ujęcia. Zwykle potrafią skleić selektywne brzmienie bliskich ujęć mikrofonów. Dlatego przygotowaliśmy kilka modeli, żebyście mogli posłuchać, jak przy tym zadaniu zachowają się wstęgi oraz duże membrany. Do roomów użyjemy kilku mikrofonów. Bliski room to Sontronics Apollo 2, czyli stereofoniczna wstęga Bloomline. Daleki room to trzy aktywne wstęgi: Sontronics Delta, Sontronics Sigma oraz Rode NTR. Dwie wstęgi pasywne, czyli Royer R121 i AEA R92 oraz dwa mikrofony pojemnościowe firmy Sontronics, Mercury i Orpheus.
Oczywiście jest to tylko nasza propozycja, jak można wykorzystać zestawy perkusyjne. Natomiast każdy z Was może znaleźć zupełnie inne zastosowanie dla tych zestawów i ich doboru w miksie, rozmieszczenia w panoramie. Dlatego też w opisie filmu jest link do ściągnięcia wszystkich śladów sesji. Czujcie się swobodnie, korzystając, sprawdzając we własnych warunkach, jak te mikrofony się sprawdzą. Po więcej informacji zapraszamy na stronę audiotechpro.pl.